Szanowni Państwo, w moim wystąpieniu postaram się zobrazować problem zanieczyszczeń powietrza w aspekcie zagrożeń stanu zdrowia populacji. Dlaczego ten temat i dlaczego tutaj skupię się na tym zanieczyszczeniach powietrza? Z tego względu, że są to związki, na które jesteśmy narażeni wszyscy, bez względu na to, gdzie mieszkamy, czy w aglomeracjach miejskich, czy też w środowisku wiejskim, wobec czego hipoteza dotycząca wpływu zanieczyszczeń powietrza. Właśnie? Nie, pokażmy się witalizm, przy nowo, że było panie profesor. Myślałam, że bardzo. Przepraszam bardzo. Hipoteza dotycząca wpływu zanieczyszczeń powietrza, zarówno pyłowych, jak i gazowych, na stan zdrowia narażonej populacji jest niepodważalna. Czego dowodem są liczne doniesienia naukowe oraz raporty, które zostały w ciągu ostatnich lat opublikowane m.in. przez Światową Organizację Zdrowia, zgodnie z którymi w 2012 roku, z ostatnim raportem, zanieczyszczenia powietrza były przyczyną 3,7 milionów przedwczesnych zgonów na świecie. Z czego 40% było spowodowane chorobą niedokrwienną serca, ta sama ilość zawałem mięśnia sercowego, 11% było to POHP, 8% rak płuc, a pozostała liczba były to ostre infekcje dolnych dróg oddechowych u dzieci. Chciałabym również nadmienić, że według WHO zanieczyszczenia powietrza są jednym z najważniejszych czynników ryzyka zdrowotnego w populacji Europy. Jakie wyróżniamy zanieczyszczenia powietrza? Są to zanieczyszczenia zarówno pyłowe, jak i gazowe. Z pyłowych pył zawieszony w frakcji PM10, PM2,5 i PM1. Co oznaczają te skróty? PM od angielskiego particulate matter i 10, 2,5 i 1 są to frakcje oznaczające średnicę cząstek pyłu. 10 jest to frakcja pyłu o średnicy cząstek równej bądź mniejszej 10 mikrometrów. I odpowiednio w ten sam sposób rozumiemy 2,5 i PM1. Następnie benzoapiren, będący przedstawicielem grupy wielonasionowych węglowodorów aromatycznych, należących do trwałych zanieczyszczeń organicznych. Benzoapiren jest to związek, który wykazuje udowodnione działanie kancerogenne, o czym będę mówiła później. I następnie zanieczyszczenia gazowe, tlenek siarki, tlenki azotu, ozon oraz tlenek węgla. O tych poszczególnych związkach będę mówiła w dalszej części mojego wystąpienia. Zadania z zakresu monitoringu jakości powietrza w Polsce wykonywane są w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Badania jakości powietrza wykonywane są przez stacje pomiarowe. Najczęściej są to stacje kontenerowe pomiarów automatycznych, które zlokalizowane są na terenie całego kraju. Co ważne, stacje te głównie są usytuowane w dużych miastach. Na skutek właśnie takiej lokalizacji tych stacji znamy wyniki pomiarów jakości powietrza w dużych miastach, w dużych aglomeracjach miejskich, natomiast nie znamy wyników pomiarów w małych miejscowościach, w środowiskach wiejskich. Co o tyle jest wadą, ponieważ nie możemy w ten sposób oszacować ryzyka wpływu tych zanieczyszczeń pyłowych i gazowych na stan zdrowia populacji w małych miejscowościach, ponieważ wynika to z błędnego przekonania, że w małych miejscowościach, środowiskach wiejskich praktycznie powietrze jest czyste i nic nie może nam zagrażać. Natomiast często nie wiemy o tym, że w sezonie grzewczym, kiedy w każdym domu w małej miejscowości, we wsi, każdy posiada w sposób indywidualny, spala odpady, opala węgiel w sposób indywidualny. Wysokie stężenia zanieczyszczeń są emitowane i jest to tak zwana niska emisja, która bez wątpienia wpływa na stan zdrowia populacji zamieszkującej ten obszar. I teraz pokrótce scharakteryzuję poszczególne typy zanieczyszczeń powietrza. Zacznę od pyłu zawieszonego, który emitowany jest przede wszystkim z dwóch źródeł. Są to procesy spalania, zarówno w sektorze energetyki, czyli sposób tutaj opalanie w sposób indywidualny, albo też w największych obszarach, oraz sektor transportu.
a także procesy produkcyjne, branża chemiczna, przemysł wydobywczy, metalurgiczny oraz budowlany z tych czterech głównych sektorów ten pył zawieszony jest emitowany w największych ilościach. I dla każdego zanieczyszczeń, przynajmniej dla większości, istnieją dopuszczalne poziomy, które nie powinny być w skali roku przekraczane. W przypadku pyłu zawieszonego frakcji PM10 jest to 40 mikrometrów na metr sześcienny. Są to normy, które są opublikowane w rozporządzeniu ministra środowiska i one odpowiadają normom dotyczącym ochrony zdrowia populacji narażonej. Jak wygląda mapa Polski, jeśli chodzi o rozkład stężeń zanieczyszczeń pyłowych w 2013 roku? Z tego roku udało mi się znaleźć ostatnią publikację na ten temat. Są to przedstawione województwa w rozkładzie na monitorowane strefy. Kolor zielony oznacza te strefy, które w ciągu roku nie przekraczały poziomu dopuszczalnego 40 mikrometrów na metr sześcienny. Poziom czerwony oznacza te strefy, gdzie niestety w skali roku ten poziom dopuszczalny był wielokrotnie przekraczany. Co widzimy? Jedynie w trzech województwach, w województwie zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim oraz podlaskim, bo także się wybija nam aglomeracja Trójmiejska, tylko w tych jedynie w skali kraju obszarach ten poziom dopuszczalny nie był przekraczany, co świadczy o tym, że sytuacja, można powiedzieć, jest tragiczna. Następnie benzalinem, o którym już wspomniałam, czyli przedstawiciel nieopieśleniowych węglowodorów aromatycznych, głównie emitowany za sprawą procesów spalania w sektorze zarówno komunalnym, czyli ogrzewanie indywidualne, jak i sektora transportu. Tutaj głównie za to odpowiadają silniki diesla oraz silniki, w mniejszym stopniu silniki benzynowe oraz procesy produkcyjne, szczególnie produkcja koksu. Tutaj w przypadku benzabilenu mamy sytuację jeszcze gorszą w porównaniu z PM10, z tego względu, że od 2012 roku obowiązuje nas norma, której nie powinniśmy przekraczać. Jest to norma mówiąca nam, że w skali roku poziom tego benzabilenu nie powinien przekraczać 1 nanograma na metr sześcienny. Jednak jak sytuacja wygląda? Mapka mówi sama za siebie. Od niedawna mamy tylko dwa obszary, czyli województwo podlaskie oraz województwo lubelskie, w którym poziom dopuszczalny w skali roku nie jest przekraczany. Natomiast pozostała część Polski, są to poziomy, które wielokrotnie przekraczają poziom dopuszczalny 1 nanograma na metr sześcienny. Jak wspomniałam na wstępie, benzapiren jest związkiem, który wykazuje udowodnione działanie kancerogenne, a także, jak wskazuje badania, o czym powiem za chwileczkę, także może wpływać na problemy z donoszeniem ciąży oraz na problemy związane z prawidłowym rozwojem noworodków oraz małych dzieci. I związek, który należy do zanieczyszczeń gazowych, tlenek siarki, emitowany głównie za sprawą spalania paliw kopalnych, paliw stałych, czyli węgla kamiennego oraz brunatnego. Poziom dopuszczalny 20 mikrogramów na metr sześcienny. Tutaj sytuacja jest optymistyczna w porównaniu z pozostałymi zanieczyszczeniami. Otóż w 2013 roku, czyli w ostatnim, w którym Inspekcja Ochrony Środowiska zdała raport dotyczący poziomu zanieczyszczeń w kraju. W żadnym z województw, w żadnym ze stref monitorowanych ten poziom dopuszczalny 20 mikrogramów nie był przekroczony, także tutaj jest pod tym względem dobrze. I ostatnie zanieczyszczenie, tlenek azotu, które właśnie chciałam też krótko scharakteryzować, pochodzą z procesów spalania w sektorze energetyki oraz transportu. Przy czym udział transportu w procesach emisji tego gazu wzrasta z biegiem czasu. Mamy tutaj poziom dopuszczalny wynoszący 40 mikrogramów na metr sześcienny i tutaj również sytuacja jest dużo lepsza niż z omawianymi przeze mnie wcześniej zanieczyszczeniami, na które były na mapach przedstawione. W czterech miejscach, w czterech strefach monitorowanych ten poziom w 2013 roku przekraczał poziom dopuszczalny i były to aglomeracje miejskie, jedna z największych aglomeracji miejskie w Polsce, czyli aglomeracja warszawska, górnośląska, krakowska oraz miasto Wrocław. I wobec przedstawionych wyników zanieczyszczeń powietrza, których mogliśmy przekonać się, że sytuacja odnośnie wielkości stężeń zanieczyszczeń powietrza w Polsce nie jest
pozytywna. Należy zadać sobie pytanie, czy my jako populacja bezpośrednio narażona na te zanieczyszczenia możemy być bezpieczni? Czy może istnieć związek pomiędzy jakością powietrza, a występowaniem wybranych skutków zdrowotnych? Ja skupię się na dwóch skutkach zdrowotnych, czyli na występowaniu urodzeń martwych oraz urodzeń dzieci z niską masą urodzeniową. Urodzenia martwe i niska masa urodzeniowa poniżej 2500 gram są uznawane za istotne wskaźniki stanu zdrowia populacji. Z biegiem czasu wzrasta liczba doniesień naukowych odnośnie udowodnionego wpływu zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powietrza na występowanie negatywnych skutków zdrowotnych związanych z urodzeniami. Będą to zarówno właśnie skutki w postaci niskiej masy urodzeniowej, która w następstwie będzie skutkowała z upośledzonym rozwojem dziecka w dalszym jego życiu, a także urodzenia martwe jako jeden z właśnie omawianych przeze mnie skutków. Co ważne, mechanizm wpływu wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza na występowanie tych skutków zdrowotnych nie jest do końca udowodniony. Najczęściej mówi się, że jest to prawdopodobnie niedotlenienie płodu i w efekcie takie skutki mogą wystąpić. Do najczęściej opisywanych w literaturze zanieczyszczeń, które mogą wpływać na występowanie niskiej masy urodzeniowej i urodzeń martwych, wymienia się pył zawieszony w frakcji PM10 i PM2,5, czyli tej mniejszej, tlenek siarki, tlenek węgla, tlenek azotu oraz przeze mnie omawiano wcześniej benzoapiren. Na mapce przedstawiłam województwa podzielone względem wielkości wskaźnika niskiej masy urodzeniowej na 1000 żywych urodzeń, w latach 2002-2010. Widzimy tutaj znaczne zróżnicowanie pod względem tego wielkości w skali kraju. Najwyższe współczynniki charakteryzują województwo zachodniopomorskie, łódzkie oraz województwo śląskie, do którego będę odnosiła się w dalszej części wystąpienia, natomiast najniższe w województwie podlaskim i w województwie wielkopolskim. Pokusiłam się na to, aby zobrazować występowanie niskiej masy urodzeniowej, powodzę dzieci niską masą urodzeniową, w poszczególnych miesiącach, w latach 2002-2010. Tutaj na wyraźnie postawiona jest średnia z tego okresu, jednak jeżeli byśmy zobaczyli wykres dla poszczególnych lat od 2002 do 2010, tendencja w tych miesiącach jest identyczna. Najwyższe wskaźniki niskiej masy urodzeniowej na 1000 żywych urodzeń występują w każdym z tych lat w miesiącach w listopadzie, w grudniu oraz w czerwcu. I tak w każdym roku. Na kolejnej mapie obrazuję wielkość wskaźników urodzeń martwych na 1000 urodzeń ogółem, także w poszczególnych województwach Polski. Tutaj widzimy takie znaczne rozgraniczenie pomiędzy wielkością tych wskaźników w poszczególnych województwach. Ściana wschodnia dominuje właśnie w bardzo niską wartość tych wskaźników urodzeń martwych. Najwyższe wartości jest to południe Polski, województwo dolnośląskie, świętokrzyskie oraz nowośląskie. I tutaj podobnie pokusiłam się na to, aby również wielkość wskaźników urodzeń martwych na 1000 urodzeń ogółem także przedstawić przy pomocy, zobrazować w poszczególnych miesiącach. I również tutaj była powtarzalna tendencja w tym względzie. Najwyższe w wielkości tych wskaźników zawsze były widoczne w końcówce roku, czyli październik, listopad i grudzień właśnie w tym okresie. I wobec takich moich pierwszych spostrzeżeń postanowiłam wykonać analizę statystyczną zależności pomiędzy jakością powietrza a częstością występowania urodzeń martwych i urodzeń z niską masą urodzeniową na przykładzie województwa śląskiego, ponieważ to województwo dominowało w wielkości wskaźników i niskiej masy i urodzeń martwych w skali kraju analizowanym w okresie 2002-2010. Wybrałam 10 największych miast województwa śląskiego, które przedstawiłam na takim oto wykresie.
Tutaj są przedstawione wskaźniki urodzeń dzieci z niską masą urodzeniową na 1000 urodzeń żywych w porównaniu z województwem śląskim ogółem i ze średnim wskaźnikiem dla Polski. Widzimy, że w poszczególnych latach od 2002 do 2010 te wskaźniki wykazują znaczne zróżnicowanie, przy czym w większości miast są one znacznie wyższe od województwa śląskiego i od średniej dla Polski. Co ciekawe, najwyższe wskaźniki charakteryzują te miasta, które położone są w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i są to miasta, w których zawsze wielkość zanieczyszczeń, znaczenia zanieczyszczeń powietrza są jednymi z najwyższych w całym województwie śląskim. Jest to Bytom, jest to Chorzów i jest to Zabrze. Podobnie zrobiłam wykres dla urodzeń matki, dla wskaźnika urodzeń matki na 1000 żywych urodzeń. Tutaj widoczne jest dużo większe zróżnicowanie wielkości tych wskaźników, ale dla większości miast podobnie są to wielkości wyższe niż w porównaniu z Polską ogółem. I teraz przedstawię właśnie wyniki przeprowadzonej analizy zależności pomiędzy narażeniem kobiet na wybrane zanieczyszczenia powietrza w okresie poprzedzającym urodzenie dziecka, a występowaniem urodzeń martwych i urodzeń noworodków z niską masą urodzeniową. W pierwszym etapie analizy zbadano istnienie zależności pomiędzy narażeniem na PM10 i PM10 benzoapirem, a wystąpieniem niskiej masy urodzeniowej i urodzeń martwych. Jest to badanie wykonane w okresie jednego roku przed urodzeniem dziecka. Tutaj przedstawione są wyniki końcowe, które udało mi się uzyskać. Otóż dla zależności zmiennych, czyli zanieczyszczeń PM10 i benzoapirenu mierzonych na rok przed urodzeniem dziecka, okazało się, że zależność statystyczna została uzyskana w przypadku wpływu tych dwóch zanieczyszczeń na występowanie niskiej masy urodzeniowej, czyli te dwa wskaźniki korelowały się ze sobą. Natomiast w przypadku wpływu benzoapirenu i PM10 na analizy benzoapirenu PM10 na wielkość wskaźników urodzeń martwych, zależność nie została w tym przypadku wykazana. Te badania zostały przeprowadzone dla miast województwa śląskiego, które charakteryzują się najwyższymi stężeniami omawianych zanieczyszczeń: Katowice, Zabrze, Częstochowa oraz Piekary Śląskie. W kolejnym etapie badań wobec uzyskanych wcześniej wyników została przeprowadzona analiza zależności pomiędzy częstością występowania urodzeń noworodków z niską masą urodzeniową a narażeniem kobiet ciężarnych w poszczególnych trymestrach ciąży na zanieczyszczenia. Tu było 6 zanieczyszczeń, które były brane pod uwagę: benzoapiren, pył PM10, tlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek azotu oraz tlenek azotu w poszczególnych trymestrach ciąży. W tym przypadku żadna z tych zależności nie została wykazana. I ostatni etap, w którym pokusiłam się na analizę zależności wpływu związków, które połączyłam w parę, względu na to, że występują one najczęściej w środowisku w mieszaninie, czyli benzoapirenu i dwutlenku siarki, PM10 i dwutlenku siarki, PM10 i dwutlenku azotu i PM10 i tlenku azotu w okresie roku, dwóch i trzech lat przed urodzeniem dziecka. I zależność ta była wykonana pod względem wpływu tych związków na urodzenie dziecka z niską masą urodzeniową. Co się okazało? Na zależności zmiennych, czyli benzoapirenu i dwutlenku siarki mierzonych w okresie roku, dwóch i trzech lat przed urodzeniem dziecka, a występowaniem niskiej masy urodzeniowej, udało się uzyskać pozytywny wynik w przypadku wpływu tych zanieczyszczeń na rok i dwóch lat przed urodzeniem dziecka. Zależność ta została wykonana dla Katowic, Zabrza i Dąbrowy Górniczej. I kolejna analiza. Zależność zmiennych PM10 i dwutlenku siarki mierzonych w powietrzu w okresie roku, dwóch i trzech lat przed urodzeniem dziecka, a występowaniem niskiej masy urodzeniowej na przykładzie miast Katowice, Zabrze i Gliwice. Dla tych trzech okresów również zależność statystyczna została uzyskana. I analiza wykonana dla PM10 i dwutlenku azotu
znowu dla roku i dwóch, trzech lat przed urodzeniem dziecka. W tym przypadku także zależność została wykazana. I ostatnia analiza dla PM10 i dwutlenku, i tlenku azotu, przepraszam, również w okresie dwóch roku i dwóch, trzech lat urodzenia dziecka w tych samych miastach i również w tym przypadku ta zależność została wykazana. I krótkie podsumowanie mojego wystąpienia. Można stwierdzić, że w przypadku urodzeń noworodków z niską masą urodzeniową istotnymi czynnikami ryzyka mogą być, co podkreślam, mogą być zanieczyszczenia powietrza, zarówno tłowe i gazowe oraz benzla piren. Udało mi się wykazać statystyczną zależność pomiędzy częstością urodzeń noworodków z niską masą urodzeniową, a narażeniem kobiet na benzla piren i PM10 w połączeniu z wybranymi zanieczyszczeniami gazowymi w okresie poprzedzającym urodzenie dziecka. A także, jak już Państwo mieli przyjemność zauważyć, wykazano zmienność w częstości występowania niskiej masy urodzeniowej i urodzeń matki w zależności od pory roku, która była przedstawiona właśnie przy pomocy poszczególnych miesięcy.